W nocy pochmurna aura oraz słabe i przelotne opady deszczu pojawią się w północnej i północno-zachodniej części kraju. Przejaśnienia i rozpogodzenia prognozujemy na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie 7 stopni na Pobrzeżu Szczecińskim, 5 stopni w Gdańsku i Koszalinie, 4 stopnie w Małopolsce i na Podkarpaciu i 1 stopień na Podlasiu. Wiatr porywisty na Pomorzu. Piątek w Europie przyniesie deszczową aurę głównie w zachodniej i wschodniej części kontynentu, podczas gdy śnieg będzie pruszył w Skandynawii. W Wiedniu, Bukareszcie, Atenach i Ankarze niebo będzie bezchmurne. Termometry wskażą 18 stopni w Atenach, 15 stopni w Zagrzebiu, 10 w Pradze i minus 6 w Oslo. Piątek z przewagą słabych i przelotnych opadów deszczu, przede wszystkim na północy. W tych regionach lokalnie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. Więcej słońca oraz umiarkowane i małe zachmurzenie pojawią się na południu Polski. Zakres temperatur wyniesie od 5 stopni na Kujawach do 9-10 stopni na południowych krańcach. Wiatr silny, porywisty, na Pomorzu w porywach osiągnie do 80 km na godzinę. Sobota deszczowa w całym kraju z przejaśnieniami na południowym wschodzie. Zakres temperatur wyniesie od 6 do 9 stopni. W Sylwestra opady utrzymają się tylko na Pomorzu. W pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Termometry wskażą od 3 stopni na Podlasiu do 8 stopni na Śląsku. Nowy rok w całym kraju przyniesie opady deszczu i pochmurną aurę na Podlasiu. Temperatury w granicach 5 do 8 stopni.